Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach A oraz B. Punkt S leży wewnątrz odcinka AB oraz AS, to jest trzykrotność odcinka BS. Wówczas mamy znaleźć współrzędne punktu S. Zaznaczmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Czyli mamy mniej więcej taką sytuację, tu jest punkt A, tu jest punkt B, mamy odcinek łączący te dwa odcinki i wiemy, że AS stanowi trzykrotność odcinka BS, czyli zobaczmy, S musi być mniej więcej tutaj, czyli tutaj powiedzmy mamy X, a tutaj będą 3X, prawda? Czyli AS, czyli 3X, to jest 3 razy odcinek BS, czyli X. Zobaczmy, czyli jeżeli AS to jest 3X, no to wtedy się zgadza stwierdzenie, że AS to się równa 3 razy BS, bo to jest 3 razy X, czyli 3X. 3 razy X, czyli 3X. No i teraz, co tutaj trzeba zrobić? Zauważmy zatem, najpierw sprawdźmy, jakie jest przesunięcie z A do B, czyli tak wektorowo. A ma 7, B ma 11, czyli tutaj się przesuwam o 4 jednostki w prawo. I teraz mam na drugiej współrzędnej, na Y 4, a to jest 12, czyli 8 jednostek do góry. A zobaczmy, że AS, czyli przesunięcie z A do S, AS stanowi, wektor AS stanowi tak naprawdę 3 czwarte wektora AB. A my o wektorze AB powiedzieliśmy, czyli to jest przez 3 czwarte z tego przesunięcia. Czyli ja muszę się na x-ach przesunąć o 3 czwarte z 4, czyli o 3 jednostki na x-ach i o 3 czwarte z 8, czyli o 6 jednostek na y-ach. Czyli tutaj nastąpi przesunięcie, czyli mój punkt S to się równa A dodać wektor AS. Czyli to się równa. Mamy punkt A o współrzędnych 7 i 4 i dodać wektor AS, a wektor AS, tak jak powiedzieliśmy, stanowi 3 czwarte wektora AB, czyli to jest wektor o współrzędnych 3 na x i 6 na y. Czyli w rezultacie mamy 7 dodać 3, czyli 10 i 4 dodać 6, to jest 10, czyli punkt o współrzędnych 10 i 10. Zobaczmy też, że można na przykład byłoby podzielić odcinek AB na pół i jeszcze raz na pół. I też byśmy uzyskali 3 czwarte. Czyli zobacz, jakbym wziął AB na pół, czyli średnią z współrzędnych A i B, 11 plus 7, 18 na 2 to będzie 9, 4 plus 12 to jest 16, na pół to będzie 8. I teraz jeszcze raz policzyłbym połowę, czyli tutaj ten punkt S to byłoby 9 plus 11 na 2, i byłoby 8 plus 12 na 2, czyli 10 tu i 10 tu, czyli mamy współrzędne punkty S.